Siemka wszystkim! Witam na kanale Move Freely, z tej strony Damian. Ostatni materiał odnośnie garbienia bardzo się spodobał, dlatego postanowiłem stworzyć z tego serię Napraw swoją postawę i dzisiaj zajmiemy się kolejnym problemem, a mianowicie jest to wystająca głowa. Takie ustawienie głowy jest dla nas bardzo szkodliwe, ponieważ wytwarza ogromne przeciążenia na kręgach odcinka szyjnego i finalnie może prowadzić do bólu kręgosłupa właśnie w odcinku szyjnym, bóli głowy czy jakichś poważniejszych kontuzji związanych właśnie z tą przypadłością. Oczywiście problem ten ma te same korzenie co poprzedni, wynikające z naszego stylu życia, czy naszej pracy i nadmiernej ilości godzin spędzonych w pozycji siedzącej przed komputerem, patrząc na monitor, czy patrzenia na telefon z głową skierowaną w dół. Często również takie ustawienie głowy powiązane jest z pogłębieniem kifozy, czyli zaokrągleniem odcinka piersiowego kręgosłupa, a także wypchnięciem barków do przodu, oczywiście przez pozycję, w jakiej się znajdujemy przed komputerem. By ustawienie naszego ciała było jak najbardziej zbliżone do pozycji neutralnej, powinniśmy, patrząc z profilu, móc poprowadzić prostą linię przebiegającą od głowy przez ucho, bark aż po biodro. Powodem takiego wysunięcia głowy są osłabione głębokie warstwy mięśni, które powinny trzymać nasz kark w neutralnej pozycji, i nadaktywne mięśnie ciągnące naszą głowę do przodu. Aby to naprawić, zajmiemy się rozciągnięciem mięśni, które są nadmiernie spięte, i wzmocnieniem osłabionych mięśni. W materiale tym przedstawię Wam zestaw korekcyjny składający się z ćwiczeń rozciągających, ćwiczeń wzmacniających i rad pozwalających zachować poprawną postawę. Przy stretchingu musimy skupić się na trzech mięśniach: mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym, mięśniu pochyłym przednim i mięśniach podpodlicznych. W wyniku godzin spędzonych przed komputerem lub patrząc na telefon, mięśnie te stały się sztywne i bardzo napięte, co doprowadza do wysunięcia się głowy do przodu. Pierwszy stretching ma na celu rozciągnięcie mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych. Można je wykonać zarówno siedząc, jak i na stojąco. Tylko pamiętaj, by mieć proste plecy podczas wykonywania tego ćwiczenia. Zacznij od ułożenia lewej ręki na klatce piersiowej. Obróć głowę w przeciwną stronę i odchyl ją do tyłu, aż poczujesz rozciągnięcie. Powinieneś czuć ciągnięcie w przedniej części szyi. Przytrzymaj to od 20 do 40 sekund, a następnie zmień stronę. Drugi stretching jest bardzo podobny, jednak rozciąga on mięsień pochyły przedni. Zacznij jak poprzednio, przez delikatne naciśnięcie lewą ręką klatki piersiowej. Następnie zbliż ucho do barku i odwróć głowę tak, by broda wskazywała na sufit. Znów powinieneś poczuć ciągnięcie w przedniej części szyi. Utrzymaj to przez 20-40 sekund, a potem zmień stronę. Na koniec rozluźnimy mięśnie podpodliczne, które znajdują się w tylnej części karku, zaraz u podstawy czaszki. Do wykonania tego ćwiczenia możesz użyć zwykłej piłki do tenisa lub innej, zbliżonej do niej rozmiary. Pamiętaj tylko, im twardsza piłka, tym większy będzie ucisk. Piłkę umieść po jednej stronie karku, zaraz pod czaszką, leżąc na podłodze. Następnie wykonaj ruch głową, jakbyś komuś przytakiwał, podtrzymując jedną ręką piłkę, by się nie wysunęła. Wykonaj około 10 takich powtórzeń na każdą ze stron. W kolejnym etapie zajmiemy się wzmocnieniem osłabionych mięśni znajdujących się na karku. Użyjemy do tego ćwiczenia, które zarówno wzmacnia osłabione, jak i rozciąga przykurczone mięśnie. Zacznij od położenia się na podłodze na plecach z nogami zgiętymi w kolanach. Wykonaj wciśnięcie brody w stronę szyi, aktywując tym samym głębsze warstwy mięśni przyczepiających się do kręgosłupa. Przytrzymaj to przez kilka sekund, a następnie powtórz. Wykonując to ćwiczenie, wyobraź sobie, jakbyś chciał zrobić podwójny podbródek. Dla ułatwienia możesz położyć palce na brodzie, by poprowadziły ruch. Wykonaj około 10 takich powtórzeń. Progresją będzie wykonanie tego ćwiczenia z głową delikatnie uniesioną nad podłogę. Ćwiczenie to możesz wykonać stojąc, czy nawet siedząc w samochodzie podczas korku. Pamiętaj, że wykonanie tych ćwiczeń jest jedynie połową sukcesu. Druga połowa to bycie świadomym ustawienia swojej głowy i karku w ciągu dnia i tyczy się to również treningu na siłowni. Gdy siedzisz przy komputerze w domu lub w pracy, staraj się kontrolować ustawienie swoich pleców i utrzymywać je w neutralnej pozycji. Natomiast jeśli chodzi o wykonywanie ćwiczeń na siłowni, częstym widokiem jest, w szczególności przy wyciskaniu, wysuwanie głowy do przodu przy każdym powtórzeniu. Niestety, takie działanie nie pomoże, a nawet z czasem może zaszkodzić Twojej postawie. Bądź tego świadom i utrzymuj swoją głowę w linii prostej podczas treningu. Podsumowując dzisiejsze wideo, przedstawiłem Wam zestaw ćwiczeń, które możecie wykonywać każdego dnia. Pamiętaj jednak, aby naprawić swoją postawę, musisz regularnie wykonywać te ćwiczenia i korygować ustawienie swojej głowy w ciągu dnia, gdy tylko poczujesz, że jest ona w złej pozycji.
To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z niego coś przydatnego dla siebie. Jeśli materiał Wam się spodobał, śmiało zostawcie lajka. Natomiast jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, żeby oczywiście nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki wielkie, bierzcie jak swoje. See you next time.